Cześć, dzisiaj zrecenzuję Festiwal Lampionów. W grę można grać od 2 do 4 graczy. W pudełku znajdziemy instrukcję, która bardzo dobrze tłumaczy nam wszelkie zawiłości gry. Poza instrukcją znajdziemy też 20 drewnianych łódeczek. W pudełku mamy także 56 kart lampionów, po 7 kart każdego koloru. Poza kartami lampionów znajdziemy także 30 kart talentów, w tym także 3 szare karty talentów. Na niektórych kartach talentów mamy czerwone kropki i te karty będziemy usuwać w zależności od ilości graczy. Więcej o tym oczywiście znajdziecie w instrukcji. Aby zdobyć kartę talentu o numerze 10, wystarczy oddać 7 kart lampionów po jednym lampionie z każdego koloru. Aby zdobyć niebieski talent, należy oddać 3 karty lampionów, po 2 lampiony z każdego koloru. Zarówno w niebieskim talencie, jak i w czerwonym. Kolory są nieistotne, możecie wybrać dowolne kolory, ważne tylko, aby spełniały określone warunki, które są podane oczywiście na karcie. Aby zdobyć talent czerwony, należy oddać 4 lampiony jednego koloru, natomiast szary talent zastępuje nam któryś z poprzednich talentów, w zależności od tego, który pierwszy się skończy. W pudełku nie zabrakło także dwustronnych kart pomocy. W pudełku mamy także 3 strunowe woreczki. Ostatnim elementem w pudełku są kafelki jeziora, które możemy podzielić na dwie grupy. Są to kafelki bez symboli, których jest 24, i kafelki z symbolami, których jest 11. Bardzo ważne jest to, aby odpowiednio ułożyć karty talentów. Są to te 4 grupy kart i zawsze układamy je od najwyższej liczby do najniższej. Na środku stołu kładziemy kafelek startowy, jest to kafelek oznaczony taką łódeczką. I patrzymy, gdzie znajdują się czerwone lampiony. W tym wypadku są one po prawej stronie, więc ten gracz dostaje czerwony lampion, a ja dostaję biały. Następnie rozdaję graczom po 3 kafelki jeziora. I grę rozpoczyna gracz, który ma czerwony lampion. Takie kafelki jeziora ma ten gracz i on zdecyduje się dołożyć czerwony do czerwonego i dzięki temu zdobywa kolejny czerwony lampion. Zdobywa także lampion o kolorze białym, ponieważ na boku skierowanym w jego stronę są białe lampiony. Ja natomiast zdobywam lampion żółty, ponieważ ten bok, który jest skierowany w moją stronę, ma pomarańczowe lampiony. Na końcu gracz uzupełnia kafelek jeziora i tura przychodzi do mnie. I jak widzicie, mam kafelek z symbolem. Na kafelkach jeziora możemy spotkać 4 rodzaje takich symboli. I ja go położę w tym miejscu. I dzięki temu dostaję niebieski kafelek za połączenie tych kolorów. I drugi niebieski kafelek, ponieważ są one skierowane w moją stronę. Mój przeciwnik dostaje natomiast fioletowy. Dodatkowo dostaję także jedną łódeczkę, ponieważ udało mi się dopasować ten kafelek z symbolem. Uzupełniam kafelki na ręku i która przychodzi do mojego przeciwnika. I on będzie chciał na pewno zdobyć jeszcze jeden czerwony. I on kładzie tutaj kafelek i dostaje biały za dopasowanie i czerwony, ponieważ po tej stronie ma czerwone lampiony. Ja natomiast dostaję lampiony o kolorze żółtym. On uzupełnia rękę i tura przychodzi do mnie. Ja na pewno będę się starała tak ułożyć swój kafelek, aby temu graczowi nie dostarczyć czerwonego lampionu. Może tego kafelka raczej kłaść w tym momencie nie będę. Ja potrzebuję jakoś zdobyć biały, więc dokładam po tej stronie. Dostaję biały. A mój przeciwnik dostaje fioletowy. Uzupełniam rękę, aby mieć 3 kafelki. I tura przychodzi do mojego przeciwnika. A, nie zauważyłam, że on może już sobie wymienić, bo ma 2 czerwone, 2 fioletowe i 2 białe, więc on decyduje się je oddać. I pobiera dzięki temu talent o numerze 9, na który ja polowałam. I zawsze taką akcję musimy wykonać na początku swojej tury, a nie dopiero pod koniec, czyli przed dołożeniem kafelka. I teraz dopiero mogę kafelek jakiś dołożyć. O, może zrobimy w ten sposób. Ja posunę karty talentu troszkę dalej. I ten gracz decyduje się dodać tutaj. I dzięki temu zdobywa fioletowy lampion. Zdobywa niebieski. I kolejny fioletowy za dopasowanie. I zdobywa także jedną łódeczkę, ponieważ położył swój kafelek obok kafelki z symbolem. Uzupełnia rękę. Ja natomiast dostaję jeden niebieski lampion i tura przychodzi do mnie. I ja najpierw decyduję się
od razu, aby oddać lampiony. I pobieram także kartę talentu. Muszę też patrzeć na to, jakie lampiony ma mój przeciwnik, także je sobie trochę odsłonię. Fioletowej mu nie chcę dawać, bo będzie miał już 3 fioletowe, także raczej nie będzie to dla mnie korzystne. O, ja zdecyduję się na taki ruch i dostaję tak fioletowy, dostaję czerwony, dostaję także żółty, a mój przeciwnik dostaje lampion o kolorze czarnym. Uzupełniam rękę i tura przechodzi do mojego przeciwnika. On może coś zrobić z tym, no na razie nic nie może z tym zrobić. On ma takie kafelki. No dobra, ten gracz zrobi taki ruch. Dopasuje tutaj i dostanie dzięki temu fioletowy i drugi fioletowy, ponieważ po jego stronie jest fioletowy. I dobiera sobie kolejny kafelek i w następnej rundzie będzie mógł już wymienić te 4 lampiony na kartę talentu. I ja chyba zdecyduję się dołożyć kafelek tutaj, w tym miejscu i dostaję dzięki temu aż 2 udeczki, ponieważ dopasowałam do siebie 2 symbole. I teraz dostaję tak zielony lampion i drugi zielony lampion, ponieważ na tej stronie mamy także zielone lampiony, one są obrócone w moją stronę. A gracz, przeciwnik mój, dostaje lampion o kolorze białym. I runda przechodzi do niego. On od razu sobie wymieni te 4 lampiony na karty talentu o numerze 8. Dobra, to on zdecyduje się ułożyć w taki sposób. Dobiera sobie kafelek i oczywiście bierze lampion biały, lampion zielony, ponieważ na tej stronie mamy zielone. I ja także otrzymuję lampion o kolorze białym. I także otrzymuję jedną łódeczkę. I tura przechodzi do mnie. Czy ja mogę sobie coś wymienić? Nie mogę, ale mogę zrobić coś innego. Mogę oddać 2 łódeczki, oddać zielony lampion i zamienić go na lampion o kolorze czarnym. I teraz spróbować coś do siebie dopasować. Ja w kolejnej rundzie będę mogła te lampiony wymienić na talent o numerze 10. Ale niestety nie mogę tego zrobić w tym momencie, ponieważ w naszej turze możemy albo zmienić lampiony na karty talentu, albo możemy zmienić kolor lampionu. Także co ja bym tutaj mogła dać? Może... Dobra, dam tutaj. I dostaję fioletowy, żółty i mój przeciwnik dostaje także żółty. I tak gra się toczy do momentu, aż kończą się kafelki jeziora. Wtedy podliczamy punkty i wygrywa oczywiście ta osoba, która ma ich więcej. Powiem Wam bez ogródek, że ja uwielbiam tą grę. Jest to moja druga ulubiona gra w mojej kolekcji. Zaraz po gorącym ziemniaku, który zawsze robi furorę. Ale powiem Wam, że ta gra także się spodobała w mojej rodzinie i gramy w nią bardzo często. Ogromnym plusem dla mnie tej gry jest to, że gra się w nią dobrze bez względu na ilość graczy. Oczywiście na 4 osoby zabawa jest jeszcze fajniejsza, wtedy gra robi się trudniejsza, bo musimy patrzeć na 3 pozostałych graczy, jakie kolory lampionów w danym momencie zbierają. Natomiast dla 2 graczy, wiadomo, jest ona troszkę łatwiejsza, ale to nie znaczy, że jest gorsza, bo tak samo przyjemnie mi się grało na 2 graczy, na 3 graczy i na 4 graczy. Kolejnym plusem dla mnie tej gry jest to, że w czasie, kiedy ktoś wykłada kafelka, my się nie nudzimy, ponieważ musimy cały czas obserwować stół i patrzeć, czy na pewno dostajemy odpowiedni lampion. Także to jest bardzo dużym plusem. W większości gier, takich planszowych albo karcianych, w czasie tury innego gracza my się nudzimy, patrzymy sobie po suficie i myślimy, kiedy będzie nasza kolej. Natomiast w tej grze wszyscy są skupieni, cały czas patrzymy na stół, co się dzieje, trzeba ogarniać, nie można tutaj zasnąć. Pewnie też zauważyliście, że gra jest bardzo podobna do domina, z tym, że jest to bardziej rozbudowane domino. Podoba mi się też to, że zawsze, gdy w nią gramy, to mamy taki niedosyt, że o nie, już się skończyła ta partia, no to zaczynamy grać od początku. I nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło zagrać tą grę tylko raz. Zawsze po prostu gramy 3-4 razy pod rząd w tą grę, bo bardzo nam się ona podoba i też, tak jak mówię, ona jest świetnie wyważona, że zawsze ma się taki niedosyt, nawet na 4 graczy. Bo zawsze gramy w mniejszą ilość kafelków, zawsze chyba 3 kafelki zostają, nawet jak się gra w 4 osoby w pudełku. Także to jest też bardzo fajne. Także to wszystko, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że i Wam ta gra przypadnie do gustu, że ją pokochacie i że będziecie się świetnie przy niej bawić, tak jak ja. To tyle, żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!
Thank you.